Wspólnego mają ze sobą greenwashing i sfilcowane swetry. Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Ania. Tutaj na kanale mówimy bardzo dużo na temat mody i dzisiejsze wideo będzie właśnie na temat mody mówiło, ponieważ jakiś czas temu znalazłam super świetny artykuł na wok spodajsze. I ten artykuł zajmował się wełną, opisywał greenwashing związany z wełną i opisywał wełnę jako zupełnie niezrównoważony materiał. Jako, że ja tutaj na kanale wielokrotnie mówiłam, że wełna jest moim ulubionym materiałem na zimę, ale jednakowoż, ponieważ bardzo intensywnie zgadzam się z tym, co w artykule było napisane, pomyślałam, że muszę się podzielić z Wami wszystkim właśnie tym. No i o co chodzi, zapraszam. Sponsorem dzisiejszego odcinka są członkowie na kanale. To właśnie dzięki Wam tego typu treści znajdują coraz większą ilość odbiorców. Bardzo Wam za to dziękuję. W tym miesiącu członkowie na kanale dostaną darmowy odcinek na temat książki uh, The Psychology of Money w którym będziemy omawiać różne aspekty tego, jak pieniądze nami rządzą i dlaczego. Jeśli chcecie dołączyć i chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej książki, to będzie mi bardzo miło, a tymczasem wracamy do odcinka. O tym, że masowa hodowla zwierząt jest niezrównoważona, mówiliśmy tutaj na kanale wielokrotnie, ale na ogół mówimy o tym z perspektywy zwierząt jadalnych. Jesus, strasznie to brzmi. Do tej pory mówiliśmy o tym z perspektywy zwierząt, które ludzie... Chcą zjeść, też niedobrze to brzmi. Rozumiecie, o co mi chodzi. Jednak prawda jest taka, że zwierzęta, które hodowane są po to, aby uzyskać materiały, stanowią całkiem olbrzymi procent zwierząt hodowlanych. I statystyki na temat tego, jak, je, jak wiele ich jest na świecie, powiem Wam szczerze, są całkiem szokujące. Okazuje się, że ponad miliard owiec jest hodowanych w celu pozyskania wełny w tym momencie na świecie. Miliard owiec, rozumiecie, to jest całkiem dużo owiec. A dodatkowo setki tysięcy krów są hodowane tylko i wyłącznie w celu pozyskania skóry, ponieważ są też krowy, które są hodowane po to, aby i pozyskać skórę i pozyskać mięso. A tutaj mówimy tylko i wyłącznie o krowach, które są hodowane w celu pozyskania Wyłącznie skóry, tak? Więc są to ilości, które są, powiedziałabym, całkiem przerażające. W tym odcinku skupiać będziemy się przede wszystkim na wełnie, ponieważ jest teraz sezon zimowy i wydaje mi się, że właśnie też wełna, jako że tak radośnie kojarzy nam się ze strzyżeniem owiec, z wysłaniem owiec do fryzjera, w jakiś tam sposób bardzo często jest przedstawiana jako dużo bardziej zrównoważony, naturalny materiał, który tak naprawdę jest super świetny, regeneruje się sam i w ogóle nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska. Największym eksporterem wełny na świecie jest Australia i w związku z tym to Australia najbardziej dotkliwie odczuwa różnego rodzaju problemy związane związane z tak olbrzymią hodowlą owiec. To właśnie a w Australii na przykład misie koala są przesiedlane i wysiedlane ze swoich naturalnie zasiedlanych terenów właśnie tylko i wyłącznie po to, aby stworzyć miejsce na pastwiwka, pastwiska dla owiec hodowlanych. Dodatkowo, owce hodowlane w Australii bardzo często przenoszą choroby, które później zarażają owce żyjące dziko, i też właśnie tym samym przyczyniają się do wyginięcia tych dzikich gatunków, pomimo że tak naprawdę nikt nie ma nic złego na myśli. Tego typu sytuacja, w której to właśnie hodowane zwierzęta w jakiś tam sposób zawłaszczają sobie ziemię i przyczyniają się do tego, że no, że gatunki naturalnie na tych ziemiach żyjące wymierają, jest w jakiś tam sposób naturalna i spodziewam się, że na niewielu osobach robi w tym momencie może nawet już jakiekolwiek wrażenie w związku z naszym zmęczeniem współczucia. Tak więc przejdźmy może po prostu dalej. To, co najbardziej szokujące w sprawie wełny, to według mnie cały zielony marketing, który jest, zwłaszcza w markach fast fashion bardzo często jest promowany. Produkty wełniane w tych markach są promowane jako luksusowe, bardzo często jako dużo lepsze, dużo lepszej jakości niż produkty z innych materiałów. I prawda jest taka według mnie, że oczywiście produkty wełniane bardzo często są lepszej jakości niż produkty z różnego rodzaju poliestrów, przede wszystkim ze względu na fakt, że są w stanie rzeczywiście ogrzać nas zimą. Jak może słyszeliście wielokrotnie tutaj na kanale, o tym mówiłam według mnie, w żaden sposób nie jest w stanie poliester nas wygrzać. A nawet jeśli jest w stanie nas w jakiś tam sposób wygrzać, to raczej jest nas w stanie przegrzać niż wygrzać, jeśli rozumiecie o co mi chodzi. Raczej sprawi, że będziemy się pocić niż rzeczywiście będzie nam ciepło i rzeczywiście będziemy szczęśliwi w związku z tym, że mamy go na sobie. Tutaj mamy świetny przykład tego zabiegu. WWF i handlem mówią o produkcji wełny regenerowanej, regeneratywnej, jakkolwiek by to zwać po polsku. Ta wełna to jest wełna, którą również promuje się na przykład firma. Albert czy Reformation. I o ile regeneratywny brzmi mega pozytywnie, brzmi mega zrównoważenie, no bo coś się odradza i coś w jakiś tam sposób, no wiecie, nie będzie tylko się zużywać i tak dalej, to prawda jest taka, że w fachowym słowniku nie ma czegoś takiego jak wełna regeneratywna, a już na pewno nie jest ona opisana nigdzie jako Rzeczywiście w jakiś tam sposób zrównoważona produkcja. Raport wypuszczony przez Centrum Bioróżnorodności i Collective Fashion Justice, nie wiem jak to przetłumaczyć, określił to w ten sposób. Fraza wełna regeneratywna, czy tam regenerująca się, czy jakkolwiek, to fraza, której brakuje jakichkolwiek standardów i definicji. Co oznacza, że ktokolwiek korzysta z tej frazy, tak naprawdę nie mówi nam nic na temat tego, w jaki sposób wełna, z której korzysta, została pozyskana. Ja porównałabym ten termin do bardziej zrównoważonej produkcji. Mówi nam to, że firma stara się coś robić, ale co? Nie wiadomo. W związku z tym wszystkie wełniane swetry, zwłaszcza tzw. wool blend i tak dalej, są promowane w różnego rodzaju firmach fast fashion i nie tylko, jako zrównoważone. Więcej, bardzo wiele firm zrównoważonych mówi o swoich produktach jako zrównoważonych właśnie ze względu na to, że z wełny są stworzone. Jednak prawda jest taka, że bardzo duża ilość wełny, z którą mamy do czynienia, ze zrównoważonym rozwojem nie ma zupełnie nic wspólnego. Jak może zauważyliście, zawsze kiedy mówię o kupowaniu wełny czy skóry, to podpowiadam, że przede wszystkim powinniśmy kupować wełnę czy skórę z recyklingu. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo dużo tych produktów już w tym momencie w obiegu. Są to produkty, które powiedziałam, że w miarę fajnie i łatwo i w miarę popularnym jest, aby recyklingować, i też właśnie dlatego, to właśnie ten drugi obieg wełny według mnie jest zrównoważonym, a nie obieg pierwszy, który bardzo często łączy się z mega obrzydliwymi praktykami. Po pierwsze, straszną obrzydliwą praktyką jest hodowanie olbrzymiej ilości zwierząt. W celu pozyskania wełny. I o ile, tak jak powiedziałam na początku wideo, teoretycznie wełna wydaje nam się tym, wiecie, świetnym, zrównoważonym materiałem, bo właśnie dzięki wełnie wysyłamy owce do fryzjera i w związku z tym heja możemy się czuć po prostu jako największy okolok na świecie, to prawda jest taka, że owce są hodowane w taki sposób, aby produkowały jak najwięcej i więcej wełny. I też właśnie w związku z tym to produkowanie dużej ilości wełny wcale nie wpływa bardzo dobrze na ich egzystencję. Pobijając już fakt, że samo strzyżenie bardzo rzadko łączy się z jakimś przyjemnym masażem głowy, który nam kojarzy się z wizytą u fryzjera, to dodatkowo warto pamiętać, że każda owca, która zginie np. z takiej hodowli, bo gdzieś tam się popałęta, może po prostu umrzeć z głodu. Chyba wszyscy pamiętamy to viralowe wideo, w którym jakaś właśnie taka jedna zbłąkana owieżka została odnaleziona z olbrzymią ilością futra, czyli wełny, czy wełny... Nie wiem, czy oweł nie można powiedzieć futro, z olbrzymią ilością tego wszystkiego na swoim ciele, tak olbrzymią ilością, że aż właśnie umo uniemożliwiającą jej jedzenie, i też właśnie w związku z tym. No owca ta prawie by umarła z głodu, gdyby nie to, że ktoś tam ją znalazł i zdecydował się o goli. Obok tego wszystkiego, myśląc o wełnie, zwłaszcza wełnie, którą kupujemy w sklepach fast fashion, musimy zawsze pamiętać także o mulesing, nie wiem nigdy jak to wymówić, to straszne słowo, czyli o takiej procedurze, która zakłada odcinanie skóry z owcą w celu sprawienia aby nie chorowały one na jakiegoś pasożyta który swoją drogą rozwija się tylko w owcach hodowlanych w związku z tym w jakich warunkach są hodowane i w związku z tym w jaki sposób ta hodowla wygląda i też właśnie w związku z tym jest to straszny obrzydliwy proceder bo jakby nie wiem czy mnie słyszeliście tak odcina się im skórę z mięśniami Oczywiście można kupować wełnę certyfikowaną, która teoretycznie zakłada, że powinna być uprawiana, hodowana w warunkach, które będą najbardziej humanitarne jak to tylko możliwe. Jednak bardzo często, z tego co zauważyłam, również w różnego rodzaju markach fast fashion. Sytuacja jest taka, że dodaje się jakąś ilość wełny certyfikowanej do produktu, który będzie wreszcie stworzony albo z poliestrów, i tutaj mówimy o nanoplastikach i innych tego typu pierdach, które uwalniamy do wody za każdym razem, kiedy to pierzemy, albo wykonane będzie z takiej wełny, która nie jest w żaden sposób certyfikowana. I też właśnie w związku z tym już od razu taki miks będzie sprawiał, że nasz wełniany sweterek zrównoważonym po prostu nie będzie. I myśląc w ogóle o tym wszystkim, wspominając o poliestrze, pojawi się na pewno teraz kilku świadku, śmiałków, którzy w komentarzach zaczną mi e, zadawać pytanie, jaki materiał w takim razie jest zrównoważony? Poliester niezrównoważony, wełna niezrównoważona. To co mamy w takim razie nosić? Słuchajcie, możecie nosić na sobie to, co już macie w szafie. Najbardziej zrównoważony ciuch to ten, który już posiadacie. W związku z tym, według mnie, y, reklamowanie jakichkolwiek ciuchów jako zrównoważonych jest w jakiś tam sposób praniem mózgu. Greenwashing fast fashion jest tak wszechobecny, wszyscy bardzo dobrze wiemy o koszach na recykling, które nie recyklingują, bo przecież wszyscy wiemy, że tylko mniej niż 1% całej tej odzieży z tych koszy jest rzeczywiście recyklingowany, czyli tak 99% z tych koszy trafia tak naprawdę na wysypisko śmieci. Wszyscy bardzo dobrze wiemy o różnego rodzaju recyklingowanych poliestrach, które okazały się być tak naprawdę ściemą i tylko i wyłącznie greenwashingiem, zachęcającym nas do tego, abyśmy kupowali plastikowe swetry czy tam plastikowe inne rzeczy, które uwalniają mnóstwo mikroplastików do wody i które tak naprawdę odbierają. Plastik z innych miejsc, w których mógłby zostać zużyty, takich miejsc, w których rzeczywiście jest na przykład potrzebny, jak na przykład produkcja wiecie, jakichś takich materiałów, jak no nie wiem, obudowy dla mikrofonów, aparatów i tak No więc właśnie, według mnie najbardziej zrównoważonym są wszystkie te materiały, które już mamy w domu. No i nie zmienicie mojego zdania. A jeśli już musicie coś kupować, to według mnie tylko second hand, tylko rynek wtórny i ewentualnie jeśli na rynku pierwotnym to ja najbardziej ze wszystkiego polecałabym wam jednak recykling. Mówiąc o tym wszystkim, nie będę zapominać o wszystkich Pozytywach wełny, które ja tutaj również często na kanale wspominam, ponieważ wełna jest jednak naturalna, ponieważ wełna jednak się rozkłada, ponieważ wełna jednak jest bardzo trwała. Mówiąc jednak o tym wszystkim, nie mogę też zapomnieć, że wraz z coraz większą popularnością wełny bardzo rzadko mówi się o jej ciemnych, mrocznych stronach, które w jakiś tam sposób sprawiają, że wcale nie jest ona aż tak bardzo przyjazna użytkownikowi i że wcale nie jest ona aż tak bardzo zrównoważona, jak mogłoby się wydawać. Sposób, w jaki weł z wełny się korzysta, dla wielu osób może wydawać się obrzydliwy, jednak prawda jest taka, że z wełną jest jak z włosami na głowie. Im rzadziej będziemy ją prać, tym lepiej. Wiem od bardzo wielu osób, które tutaj na kanale mi komentują, że nie wyobrażają sobie, że można prać sweter rzadziej niż raz na tydzień. I też właśnie w związku z tym, jeśli jesteś taką osobą, to nie wiem, czy wełna jest materiałem idealnym dla ciebie. No, chyba że chcesz co tydzień prać coś w ręce, ponieważ pranie w ręce to najprawdopodobniej jest ten jedyny sposób, na jaki wełnę, z wełną można się obchodzić, bo jednak pranie w pralce za każdym razem wełnę będzie niszczyć, nie mówiąc o tym, że bardzo często będzie też tę wełnę filcować. Pewnie każda z Was, która próbowała kupić sobie kaszmirowy sweter na Vinted widziała te ogłoszenia, które po prostu w tak zabawny sposób opisują sweter, który niby na metce ma M, a tak naprawdę wygląda jak z XS i które jasno według mnie świadczą o tym, że osoby, które te sweterki kupiły nie potrafiły ich wyprać i po prostu je sfilcowały. To właśnie to sfilcowanie jest według mnie jednym z największych wrogów wełny i jednym z największych powodów, dla których... No, nie wiem, wydaje mi się, że powinny być jakieś takie szkolenia w związku z tym, jak z wełny powinno się korzystać. Wełna jest materiałem niesłychanie delikatnym. Czasem zbyt duże wirowanie jest w stanie ją spilcować, czasem zbyt wysoka temperatura, a czasem tak naprawdę nie wiadomo co. Dlatego właśnie ja raczej staram się prać wszystko ręcznie, ponieważ. Jeśli nie będę prała wszystkiego ręcznie, to nie mam gwarancji, że będzie to wyglądało właśnie tak, jak chcę przez lata. Wełna ma szansę być materiałem na lata, jeśli traktowana właściwie, ale warto też pamiętać, że wełna delikatna, taka jak kaszmir na przykład, jednak tak czy siak będzie się zużywać. Jeśli będziemy nosić ją codziennie, jeśli będziemy prać ją co tydzień, to nie ma co oczekiwać, że będzie służyła nam, no nie wiem, wiecie, całą wieczność czy tam do śmierci. Myśląc o tym wszystkim, może chcielibyście przeprosić się z moim sposobem podchodzenia do swetrów, czyli pranie ich najrzadziej jak się da. Ja staram się nie prać moich swetrów w ogóle i powiem Wam szczerze, że mam w mojej ofercie swetrów, takie, których jeszcze do tej pory nie wyprałam. Jednak te, które piorę, bo te, które noszę bardzo często albo takie, które dotykają ciała, od czasu muszę wyprać, staram się prać. Nie częściej niż raz na kilka miesięcy. To właśnie dzięki temu nie filcują mi się za bardzo, chociaż ostatnio mi się jeden trochę sfilcował, ale na szczęście udało mi się jeszcze go odratować i rozciągnąć. To właśnie dzięki temu włókna wełny się nie niszczą, to właśnie temu mogę się nimi cieszyć przez lata. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, jak ja piorę moje rzeczy, to zapraszam Was na wideo, które wiele osób może zszokować. A tymczasem to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do społeczności na kanale, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat książki The Psychology of Money a tymczasem dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa. thank you